Drodzy panowie, mówię do tych dojrzałych i fizycznie, i duchowo, i finansowo. Wiele lat temu napisałem taką książeczkę Nie chcę żyć. Książeczkę o facecie, który już osiągnął pewien poziom w życiu i zrozumiał, że wreszcie chce zacząć żyć. Wreszcie do niego dotarło, że życie to nie tylko zbieranie pieniędzy, że do niego dotarło, że życie ma dużo więcej wartości. I tam jest ta taka scenka w tej książeczce, że przypadkowo słyszy rozmowę kobiet, które obgadują jego. Minęło wiele lat i dokładnie taka sytuacja zdarzyła się wczoraj na plaży. Dwie Polki w wieku 40++ i o wadze 40 × 2++ siedzą i obgadują mnie i moją partnerkę. Jedna mówi do drugiej: kochana, ja bym tak nie chciała. Ja bym tak nie chciała mieć starszego od siebie faceta. Druga mówi: ja też nie, ja też nie. Obydwie 40+, a zapędy 16-letnich panienek. Już chciałem wstać, i powiedzieć: drogi panie, ja rozumiem, co mówicie i chcę wam wytłumaczyć, że jeśli spotkacie faceta 60 lub 60+, to on na pewno się wami nie zainteresuje. Już chciałem to zrobić, ale w tym momencie moja partnerka wstała i powiedziała na głos, czystą polszczyzną, tak, żeby te dwie Polki słyszały, co mówi. Powiedziała: kochanie, jak na razie miałam w nocy tylko dwa orgazmy, a to stać ci na więcej, kochanie, chodź, idziemy do hotelu. Ostentacyjnie wzięła ręcznik i przeszła między tymi dwoma. Im szczęki opadły do samego złotego piasku. Przeszła między nimi i powiedziała, żeby mieć księcia, to trzeba się postarać. Drodzy panowie, mówię do tych, którzy mają rozum i którzy przez wiele lat zdobywali pieniądze, a teraz nie wiedzą, jak je wydać. Kochani, chcę wam powiedzieć, że życie zaczyna się po 60. Prawdziwe życie zaczyna się dopiero teraz, pod warunkiem, że wiesz, jak z niego skorzystać. Kochani, chcę wam powiedzieć, że 20 lat temu ja nie wiedziałem, jak korzystać z życia i nie byłem w stanie, bo moje ciało nie było w tak dobrej kondycji jak teraz. I dlatego informuję was, że moja ukochana babcia, która powtarzała, że jak 60 mija, jak 50 mija, to dłuższa torba niż fuzyja, a po kopie to po chłopie, się zupełnie myliła. Zupełnie się myliła i życie jest inne. Panowie, jeżeli macie pieniądze, to mogę wam powiedzieć, jak wrócić do zdrowia. Jeżeli macie pieniądze, mogę wam powiedzieć, co zrobić, żeby młode dziewczyny leciały do was jak pszczółki do miodu. Panowie, jeżeli macie rozum, to się ze mną skontaktujecie. Życzę wam szczęśliwego życia.